Śniadanko dla mamusi. Ja mam borówki, banan i pod spodem owsiankę, ale jakoś tak strasznie mało mi tej owsianki wyszło, więc skroiłam więcej banana. No i tak na razie zjem, już nie chcę mi się dorabiać. A Aleksio ma banany i borówki. A Loron nie je śniadania. Smacznego. I po owsiance wszystko zjadłam. Kończę oglądać sobie vloga o matko i córko. Znaczy zostało mi jeszcze w sumie 10 minutek. Loron pojechał do sklepu, jest godzina 9:10, ale on lubi takie do sklepu na samo otwarcie, aby nie było jeszcze dużo ludzi, żeby kupić kilka rzeczy i po prostu obciążyć mnie z tego, dlatego że jak wiecie, w poniedziałek wracam do pracy, no nie wiem na ile wracam do tej pracy, bo wszyscy się tak ze mnie śmieją, że patrząc jak wyglądam po 2 godzinach zakupów w galerii, to już od pracy już chyba się raczej nie nadaje, ale... zobaczymy. Ale po prostu pojechał, żeby nas troszkę obciążyć i słuchajcie, oficjalnie zaczęliśmy nasz ostatni taki oficjalny weekend w mieszkaniu. To jest nasz taki oficjalny ostatni weekend, dlatego że już w przyszły weekend będziemy mieli klucze i nie sądzę, że będziemy spędzać tutaj taki czas jak teraz. Taki wiecie, że na lajcie, że coś siedzimy, coś robimy. Taki wiecie, normalny weekend w mieszkaniu. Dlatego, że zapewne już przyszły weekend będziemy w Castoramie, w Conforamie, w Bricoramie i w jakimkolwiek innym sklepie chcecie. No ja w niedzielę pracuję, ale w sobotę mam wolne. A więc myślę, że wolę ten czas spędzić na czyszczeniu kuchni czy jakichkolwiek innych rzeczy, które tam będą do wyczyszczenia, niż siedzenie w mieszkaniu. A więc to jest tak naprawdę nasz oficjalny weekend ostatni w mieszkaniu. A tak, Loron pojechał do tego sklepu, a więc ja wpadam pod prysznic, dlatego że na dzisiaj nie mamy jakichś takich szczególnych planów. Wszystko... zobaczymy w ciągu dnia, co tam będziemy robić. I dzisiaj wieczorem idziemy na kolację do rodziców Loron z moimi rodzicami. Rzadko jest tak, że uda nam się spotkać wszyscy rodzice Loron, moi rodzice Agniesia, my. A dzisiaj tak właśnie wieczorem wszystkim pasuje, a więc idziemy razem na kolację. Więc stwierdziłam, że teraz się wykąpię, umyję sobie włosy, to już będę miała z głowy. Cześć, mój synek troszkę się zawstydził. No, kto to jest? Papa! A to? Mama! A mama ma dwie ręce. Dlatego, że mama zawsze wszystko robi, a więc mama dostała dwie ręce, zobaczcie jak dziecko wie. To jest Aleks, a to Bebe. To jest Aleks, a to Bebe. Zrobił takie piękne plus plus i zawołał mama, nas. Mama, już! No to ja się bawię. Ja jestem mamusią. Ale ja nie mogę być mamą, papa i Bebe. Nie mogę być wszystkimi w tym samym... A, ty jesteś Bebe. Ej! O, przepraszam, jestem tatą, spadłem. Jestem mamą. Czekaj. Papa przytrzyma. O, moje bebe, kolę, przytulasek. Bizu, bizu, bizu. Zobaczcie, jaki helikopter zrobiłam, ale no, nie zostawiło, zostało mi tylko to. Ja, mais comment tu as fait? Maman! Ah, comme ils ont dit? Maman! Elle va faire un robot et déchirer. Je vois pas pourquoi on a besoin de tuer d'ailleurs. Elle va faire un robot et déchirer. A bo komisja se mi. Rzeczywiście, zobaczcie, Loron wsadził tylko jedno zamiast. A oui, peut-être pour l'attacher ici. Gdzie się ba? Ba non. No, ba vas-y, attache. Faut attacher où, attends. Ici? Attends, attends, attends. Ici. Là, sous les rouges, peut-être. Juste ici. Vas-y, fais sous les rouges, on s'en fout. Ah. Yeah. Alex? Ba non, sur le rouge, ça passe pas, ça dépasse. J'ai tout bien fait, hein. Y'a rien à dire. Skończone! Pokaż. Jadę. Taki helikopter mama zrobiła. Yeah. Alex rysuje. O, jaka mina. Ja pakuję moje letnie rzeczy z tych worków, nie pytajcie się dlaczego, do zwykłego kartona, a Loron pod prysznicem. Même pas du tout dans le noir. Quoi? Papa, toujours quelque chose à dire. Hein. Ça, c'est pas des câbles. Alex, c'est bon, t'as fini? Oui. Ok. Et mamie, papy, Zarna, ça c'est trop pas. On peut y aller par là, mamie, papy, Zarna, elle se trouve de l'autre côté. C'est pas maintenant, Alex. Mamy godzinę 12:12, właśnie dyskutujemy, że jest 12:12 i będziemy...
Un, deux, un, trois, maman. Tak. Non, désolé, je devrais. Un, deux, un, trois. Qu'est-ce qu'ils font? Ça fait quoi? A więc właśnie udało wyjść nam się z domu i jedziemy do pralni, dlatego że mama dała mi wczoraj płaszczyk, taki bardzo ładny, czerwony. To jest płaszczyk, który jeszcze kupiła w Polsce i on jest taki bardzo, bardzo luźny, a więc będzie idealnie wyglądał. A więc będzie no dobrze wyglądał z moim brzuszkiem, już przymierzał. Ale z racji, że ten płaszczyk znajdował się w szafie, wiecie, całą zimę, to jest nam troszkę przykurzony, przybrudzony, a że niestety takiej rzeczy nie wrzucę po prostu do pralki, a więc zawiozę ją sobie do pralni, żeby nam po prostu pięknie pani wyczyściła. Mój Lolo, słuchajcie, jest jak lew od szusz, on by mógł jeść pizzę na śniadanie, obiad i kolację. A więc przyszliśmy na chwilę do Pizzy Hut, zjemy tak na szybko jakąś pizzę i jedziemy dalej. Alex. Bo mamy troszkę do zrobienia od rana. Zdecydowaliśmy się, że weźmiemy pizzę na volonté, czyli po prostu jest pełno pizzy i można wybierać co się chce, a więc wiecie, wtedy można zjeść kawałek każdej i też dużo się nie zostawi, dlatego że bierzemy... Alex dostał dinozaura. Merci. Tu t'as ça? Tu. Pokaż dinozaura. Wow. Super dinozaur. Wiecie, co uważam bardzo dobre w takiej właśnie pizzy na volonté, czyli no tak jak bierzecie ile chcecie? Tak, kochanie. Uważam fajne to jest, że nie ma tak dużo gaspijażu odpadków, w sensie, że marnowanie jedzenia, dlatego, że jak ja bym wzięła całą pizzę, to w życiu jej nie zjadła, zostałaby mi połowa, no i może bym wzięła do domu, potem może bym ją odżyła, może bym jej nie odżyła, wiecie jak to jest? A tutaj bierzecie tyle, ile chcecie, jeśli chcecie zjeść trzy kawałki, to jecie trzy kawałki, jeśli chcecie zjeść dwie kawałki, to jecie dwa kawałki i ta pizza na volonté rzeczywiście ona już jest tam, ona jest przygotowana, cieplutka oczywiście, ale raczej nie sądzę, żeby mieli aż tak dużo do wyrzucania tej pizzy, nawet jak najbardziej fajny pomysł na waszym talerzu, wiecie, macie tylko tyle, ile chcecie zjeść. Jesteśmy w Sephorze i musimy wybrać prezent dla mamy Lolo. I zobaczcie, jakie Alex ma ładne. Mamy prezent kupiony. Alex ma ładne. Co masz, Alex? Aranie. Aranie, pająki. To jest nasz syn w sklepie. Alex? Cześć. A Lolo przymierza ubrania. Tak? Okej. Okay. Ja z Aleksem to jak facet z kobietą na zakupach, w sensie Lolo robi swoje zakupy i stoi w kasie, a my siedzimy i odpoczywamy. A że widzę, że w kolejce nic się nie posunęło, to jeszcze trochę postoi, jest w ogóle już 14.44, my na 19 jedziemy na kolację, ale na szczęście mamy już prezent. Tak, aniołku? Kapitan Jack. Kapitan Jack? I siedzimy sobie tutaj w takim małym miejscu dla dzieci. Jest telewizor, a są ławki, ale... Co, Minio? Je sais pas si c'est bon ou pas.
Słuchajcie, opowiem wam teraz historię naszego życia. Dosłownie jestem taka zsapana, dlatego że biegłam. Zrobiliśmy wszystkie nasze zakupy. Minęło 1,5 godziny od tego, jak byliśmy w Sephorze i jak wam pokazywałam, Aleksia ma balona takiego dinozaura. No i on wziął tego dinozaura do Sephory, ale że pani malowała mu te pająki po bokach, no to go odłożył. Poszliśmy potem do 150 innych sklepów, zrobiliśmy zakupy i tak dalej, szlajaliśmy się trochę tu i tam. I słuchajcie, on zapomniał tego dinozaura i my już byliśmy, no może nie przy domu, ale już dobrze wyjechaliśmy z galerii, jak to się mówi, nastaliśmy się, żeby wyjechać z galerii i on dopiero, że nie ma tego dinozaura, a więc jedziemy z powrotem do tej Sephory. Takie szalone rodzice, mówimy, dobra, jedziemy z powrotem do tej Sephory, żeby zobaczyć, czy no może jeszcze ma tego dinozaura, czy jeszcze go nie wyrzucili. Ten płacze w tym samochodzie, że zapomniał dinozaura. Ja wchodzę do tej Sephory, szukam jakiejś pani, nie mogłam jej znaleźć, czyli samej chociaż co była wcześniej, co nie? No i w końcu wpadłam na tą panią, a ona, słuchaj, jest przy kasie, no to ja biegnę do tej kasy i widzę taką młodą dziewczynę, która bierze tego dinozaura i chce go zgnieść i wrzucić do kosza i tak krzyczę, nie, 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 nie wyrzucajcie dinozaura. Ej, mama. Wszyscy ludzie się na mnie patrzą, nikt nie wie, o co chodzi, jakaś szalona matka, tak aniołku. A więc słuchajcie, jak szalona matka biegałam po Sephorze szukając dinozaura i mówię, ona wrzucała go dosłownie do kosza, mówi tak, no tak sobie mówi, no że już 1,5 godziny już nikt nie przyszedł, no to mówi, pewnie już nikt nie przyjdzie po tego dinozaura. A jak taka szalona krzycze, nie! W ogóle wszyscy klienci na mnie patrzyli, ale mamy dinozaura, a więc słuchajcie, sytuacja opanowana. Jest tak w ogóle 16, wracamy do domu właśnie. Ja położę się trochę, żeby odpocząć, muszę wam powiedzieć, że męczyłam się trochę, a więc położę się, żeby odpocząć i później na 19 do rodziców Roma, więc tak naprawdę za 3 godzinki już tam będziemy. Buzi. Kocham cię. Jest 17.50, my wróciliśmy jakieś 1,5 godziny temu, ale słuchajcie, ja jak wróciłam, to już byłam po prostu tak zmęczona, że musiałam się od razu położyć i po prostu poleżeć, odpocząć, żeby mi wszystko tak się uspokoiło, dlatego że niestety tak teraz już jest, jak troszkę pochodzę, nie chcę tutaj narzekać, bo wiem, że nie lubicie jak narzekam, ale mimo wszystko nie możemy powiedzieć, jasne, że ciąża to nie choroba, ale jasne, że jest to jakiś taki stan inny po prostu i czasami możemy się naprawdę, naprawdę źle czuć i ja sobie nie wiem, nie wyobrażam sobie na razie pójścia do pracy w poniedziałek na 7 godzin na stojąco, na biegająco. Po prostu nie jestem sobie w stanie tego wybrać, bo mówię, teraz byłam 2 godziny w sklepach i tak naprawdę spokojnie sobie chodziliśmy i kupowaliśmy i oglądaliśmy i ja wróciłam do domu i nie byłam w stanie już wyjść z samochodu, byłam taka zmęczona i po prostu tak mi wszystko bolało. Więc tak, stwierdziłam, że teraz usiądę, dlatego że zaraz będziemy w sumie za 40 minut się zaczniemy szykować, bo będzie wychodzimy do rodziców Lola na kolację, tak jak wam mówiłam, ale stwierdziłam, że wam pokażę, co mamy dla dzieciaków, dlatego że w sumie są tutaj, większą rzeczy jest dla Aleksa, a więc stwierdziłam, że wam pokażę, są 2 rzeczy dla malutkiej, dlatego po prostu nam się spodobały i wiecie, teraz to już tak jest, że jak nam się coś podoba, to po prostu to kupujemy, a więc pokażę wam, byliśmy w Kiabi i właśnie kupiliśmy Aleksowi troszkę rzeczy. Siedzę w ogóle tutaj tak, bo siedzę przy grzejniku, tak mi zimno, włączyłam ogrzewanie. Ja uwielbiam się tak przy grzejniku. I słuchajcie, pierwszą rzeczą są takie spodnie jeansowe tutaj z kieszeniami dla Aleksa. Takie ciemne jeansy na 6 lat, bo w ogóle w Kiabi to te rzeczy są takie, mam wrażenie, zaniżona jest ta rozmiarówka, że normalnie te rzeczy na 5-latkę czy 4-latkę to wyglądają jak na noworodka, naprawdę. A więc taką gumeczką, zwykłe dżinsiki i one kosztowały 6 euro, ale jest naprawdę fajna cena. Następnie mam 2 pary spodni identycznych, tylko że w 2 różnych kolorach. Jedna para i druga para. One były po 13 euro, ale uważałam, że są naprawdę fajne i dlatego też je wzięliśmy. Jak widzicie, tutaj są takie spodnie z kieszeniami. A na dole mają takie ściągacze, mam nadzieję, że będą fajne i też fajne, bo teraz do kozaczków, które są troszkę wyższe, tutaj będą po prostu ściągacze i wiecie, tak mi nie będą opadać na te kozaki, tylko tak po prostu będę mogła je łatwiej włożyć do środka i właśnie z taką gumeczką, a widziałam taki kolor zielony, to nie jest taki kaki, to jest taki bardziej zielony militarny troszkę, a drugie są identyczne, tylko że w szarym kolorze i myślę, że będą naprawdę mega praktyczne do przedszkola, bo takie fajne to nie są jeansy, a więc o wiele wygodniejsze,
Następnie mamy bluzkę. Alex sobie sam wybrał. Jak widzisz, się zobaczyć taką bluzkę. Oczywiście tutaj z tymi rzeczami, co się otwierają. O, co może zmienić po prostu kolorki. On uwielbia. I tak, zwykłą na długi rękawek. Następnie mamy kolejną, której się szukaliśmy, ale udało nam się w końcu znaleźć. To jest z Batmanem, ale nie wiem, czy tutaj się coś zmienia. A tak, zmienia się też, czekajcie. A jemu się strasznie ta spodobała, no i wzięliśmy. Kolejną rzeczą jest taki golfik dla Aleksika, który bardzo też się nam spodobał. Lauren go znalazł, wszystko nam się spodobało, no to takie logiczne. Wszystko kupiliśmy, a więc jak widzicie, taki golfik na długi rękawek. O, w takim kolorku szarym, ale właśnie fajny. Golfików Aleksio nigdy nie miał i nigdy jakoś tak nie testowałam. A myślę, że teraz jest na tyle duży, że po prostu będzie nosił. I on był za 7 euro. No i następnie mam dwie rzeczy dla malutkiej. Oczywiście dla malutki też zawsze coś musi być. I pierwszą rzeczą jest taka bluzeczka z napisem I love dad. Po prostu strasznie mi się spodobała i stwierdziłam, bierzemy ją Lauren. Będzie miała taką śliczną bluzeczkę, ona się tutaj odpina po boczkach, a więc powinno być ok. I ona jest na 9 miesięcy, zobaczcie jak ona jest malutka. To jest teoretycznie na 9 miesięcy. Tak, no i następnie wzięłam taki komplecik, który bardzo, bardzo mi się spodobał. To było razem. Kurczę, i to też tak jest przypięte. I to kosztowało 9 euro razem już. W Kiabi te rzeczy dla takich dzieciaczków, bebe naprawdę nie są drogie. A więc jak macie ten sklep, to warto zajrzeć. I pierwszą rzeczą jest taka bluzeczka. Jest to bluzeczka, która się tutaj odpina z przodu na długi rękawek. I do tego są spodnie. I to są w ogóle spodnie, które możecie przypiąć do tej bluzeczki, żeby, wiecie, ta bluzka wam się nie podciągała, nawet jeśli bodziak będzie pod spodem, to żeby wam po prostu ta bluzeczka się nie podciągała, to macie takie tutaj zatrzaski, żeby zamknąć i oczywiście skarpety są już przyłączone. Czekajcie, otworzę to, przecież mogę już to otworzyć. W ogóle to, co jest fajne, że te zatrzaski nie są tutaj na bluzeczce, tylko one są jeszcze tutaj, o, schowane, żeby dzieciaczkowi nic nie przeszkadzało. No mam nadzieję, że u nas to zda egzamin. To jest na akurat na 6 miesięcy, no i mówię, kosztowało 9 euro taka bluzeczka z takimi spodniami. Były różowe, były białe, ale stwierdziliśmy, że bierzemy białe, bo różowych to rzeczy już ma trochę i na pewno różowych rzeczy będzie miała, bo to, wiecie, zawsze jak ktoś się dowiaduje, że jest dziewczynka, to najczęściej przynosi różowe. A więc stwierdziliśmy, że białe. Zaczniemy też jakieś takie kupować szare, bo już takie neutralne, neutralne kolory. I tak, ja się idę ogarniać i pewnie odezwę się do was już tylko przed wyjściem, żeby się z wami pożegnać. Tak właśnie myślę. Bo już za dużo tutaj dzisiaj nie będziemy nagrywać. Lon też sobie zrobił zakupy, kupił dwie fajne koszule, kupił bezrękawnik. Mówię, Aleksiowi kupiliśmy malutki coś tam drobnego, a ja sobie nic nie kupiłam. Ale ja to, wiecie, wolę w internecie, bo mówię, mnie sklepy już strasznie, strasznie męczą. Też dopiero zamówiłam sobie parę butów, ale właśnie tak się śmiałam, że ja dzisiaj chodzę z chłopakami, którzy robią swoje zakupy, a sama nic nie kupuję. Więc tak, zatem do ogarnięcia Aleksa, bo w sumie tak sobie tutaj do was gadam. Już jest 18.